Cześć, tu Marcin, wy jesteście na kanale Motolab, a dzisiaj zobaczycie, jak Continental testuje swoje opony na Continidromie. Obiecuję, że będzie ciekawie. Continidrom powstał w 1967 roku, oczywiście dla testów opon Continental. Przez wiele lat sporo się tutaj zmieniło, dochodziły nowe elementy, natomiast cały czas istotne są właśnie kwestie związane z testowaniem opon. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, w gruncie rzeczy, jak Continental bada swoje opony i jak przyznaje oceny na etykietach. Moi drodzy, nasze zwiedzanie Continidromu zaczęliśmy od szalonej wyprawy multivanem i dużo, dużo informacji. Mamy ogromną pętlę. Pętlę dwukilometrową, która składa się z tego niesamowitego owalu. Tym samochodem podróżowaliśmy tam 160-180 i wydaje mi się, że nigdy wcześniej nie byłem w aucie tego typu, które generowało takie przeciążenia. To na pewno robiło spore wrażenie, natomiast wrażenie również robi to, co jest dookoła, ponieważ mamy tutaj tor do testów deszczowych, na którym będziemy jeździć. Mamy również tor offroadowy, mamy również inne miejsca, o których będziemy dzisiaj opowiadać. Natomiast to, co teraz zobaczycie, to jest hala, w której jest zamontowany system AIBA, który służy do pełnej automatyzacji procesów badania układów hamulcowych, no i przede wszystkim opon. By rozmawiać o systemie AIBA, o tym całym urządzeniu, bo tak chyba trzeba traktować ten budynek, to zaczniemy od problemu. No bo z jednej strony wydaje się, że testowanie hamowania na oponach jest bardzo łatwe, bo ktoś musi wsiąść do samochodu i zahamować w odpowiednim momencie. No właśnie tak łatwo nie jest. Dlaczego? Ponieważ jest bardzo dużo zmiennych. Po pierwsze, warunki mogą być niestabilne. Po drugie, przede wszystkim to chyba jest najistotniejsze, za każdym razem kierowca może w innym miejscu zahamować i z inną siłą, co z kolei oczywiście sprawi, że układ ABS będzie działał różnie. Tutaj mamy pełną automatyzację. Po pierwsze, samochód jest rozpędzany na taśmie, na linii, do pewnej prędkości, automatycznie włączone są hamulce i zaraz wam to pokażę, bo to jest dosyć interesujące. Jeżeli chodzi o włączanie hamulców, to odpowiada za to robot. Mamy tutaj pewien aktuator, gdzie możemy zaprogramować siłę, z jaką jest uderzany pedał hamulca. Dzięki temu, dodając do tego te bardzo laboratoryjne warunki, bo możemy tutaj zasymulować odpowiednią temperaturę nas interesującą, możemy zasymulować powierzchnię wody. Dzięki temu możemy rzeczywiście mówić o takich rzetelnych testach. Warto dodać, że tutaj są testowane opony nie tylko na rynek europejski. Na przykład zwróciła moją uwagę ta opona Continental Extreme Contact, która swoim bieżnikiem bardzo przypomina oponę rajdową, szutrową. Natomiast to jest mega ciekawostka, bo zastanawiałem się, o co z tą oponą chodzi. Jest to jedna z droższych opon, która się znajduje w tym budynku, mimo że na pierwszy rzut oka nie wygląda. Jest to opona referencyjna, która służy do zestawiania tej opony z innymi, by inne ocenić na podstawie tej. Więc jest to dla mnie bardzo mocno ciekawe i pokazuje, jak to wszystko jest skomplikowane, bo o tym procesie ocen dzisiaj jeszcze o etykietach będziemy zdecydowanie rozmawiać. To, co teraz widzicie na ekranie, jest to etykietka właśnie tej opony referencyjnej. I jeżeli inna opona w zestawieniu wychodzi lepiej o dany procent, no to właśnie wtedy dostaje lepszą ocenę. I tak jak mówiłem, o tych etykietach będziemy jeszcze rozmawiać, ponieważ nie wszyscy robią to w ten sposób. W niektórych fabrykach te etykiety są robione troszkę randomowo. Będziemy o tym mówić. I to, co mi się podoba, że pomimo, że są to laboratoryjne warunki, tak, możemy sterować tutaj ilością wody, tak jak widzicie, możemy sterować temperaturą, to jednak używane są prawdziwe samochody, które mają wagę zgodną z tym, tak jak wychodzą z salonu, mają rozmiary opon dokładnie takie same, jakie są montowane seryjnie, więc to jest bardzo istotne, bo pomimo, że
dzięki tym wszystkim robotom właśnie możemy stworzyć tutaj małe laboratorium, no to testujemy to na żywych organizmach, a to jest tym wszystkim najważniejsze. No to jeszcze jedna kwestia, która jest warta do powiedzenia, bo na samym wstępie wspominałem, że system ABS nie jest równy. Potrafi po prostu zadziałać różnie. W tym wypadku auto jest rozpędzane do 85 km na godzinę. Natomiast pomiar jest hamowania od 80 do 20, ponieważ właśnie na tych ostatnich metrach poniżej 20 km na godzinę ten pomiar nigdy nie jest równy, bo tutaj większą robotę odgrywa sam system ABS, a nie opony. A tutaj właśnie opony przede wszystkim są badane. Moi drodzy, teraz pokażę Wam najmłodsze dziecko na Contidromie, czyli symulator. Po co stosować symulator do testowania opon? Powód jest prosty. Jeżeli jest dużo koncepcji budowy opon, to w pierwszej kolejności można je sprawdzić w takich warunkach, które są zdecydowanie i bezpieczniejsze, i przede wszystkim bardziej ekonomiczne. Później zebrane dane z tego urządzenia są przesyłane do inżynierów i inżynierowie na podstawie tego robią już prawdziwe prototypy opon. Myśląc symulator, zazwyczaj mamy coś innego przed oczami, marketową kierownicę i laptopa. No, to urządzenie jest mocno inspirowane motorsportem, jest używane również przez fabryki do sprawdzania ich prototypowych rozwiązań, jeżeli chodzi o budowę samochodów. Więc w tym miejscu nie są sprawdzane tylko i wyłącznie opony Continental, ale również różne systemy na rynku OEM. To jeszcze parę słów, jak ten symulator jest zbudowany. Jeżeli chodzi o kabinę, jest to kabina, która jest zrobiona z aluminium i z włókna węglowego, co widać. W środku deska rozdzielcza w tym momencie jest Passata B8, aczkolwiek może być zmieniona na SUV-a albo z auta sportowego. To, co robi największe wrażenie, to są te szyny, które widzicie teraz na podłodze. Dzięki nim da się zasymulować ruch i przeciążenia. Przeciążenia to są nawet 1-2G, czyli takie, jakie jesteśmy w stanie generować na oponie sportowej. I dookoła przede wszystkim ten ekran, który ma właściwie w okolicach 270 stopni i dzięki temu daje poczucie, że siedzimy w prawdziwym samochodzie. Sytuacja jakby podobna sprzed 3 miesięcy. Continental All Season 2 i opony budżetowe Atlas Green 4S. Taki test już widzieliście na naszym kanale, natomiast wydaje mi się, że zabrakło tam pewnej komunikacji. I w tym materiale warto by było parę słów powiedzieć, ponieważ różnica, jeżeli chodzi o etykietę, to jest ocena B, jeżeli chodzi o Continental, i ocena C, jeżeli chodzi o Atlas. Mogłoby się wydawać, że ta różnica jest praktycznie żadna. I taka była wstępna koncepcja właśnie prowadzących ten test, żeby pokazać, że ocena na etykiecie to nie jest wszystko. Dużo firm po prostu po swojemu testuje opony i rozdaje te oceny na lewo i prawo. Dzisiaj zobaczymy, jak te opony będą zachowywały się w jeździe po zakrętach, więc ostatnio widzieliście, jak hamują, a jestem ciekaw, jaka różnica będzie w jeździe na torze. Golf GTI, którego znamy już dosyć dobrze z Austrii. Setup opon ten sam, All Season Contact 2. Tym razem skupimy się na przeciążeniach. Tor jest dosyć kręty. Golf GTI jest wyposażony w G-meter, więc dużo łatwiej będzie nam ocenić tak naprawdę na twardych danych, jaka różnica będzie w przeciążeniu. To jest nasze już chyba trzecie okrążenie, już jakoś ten tor w miarę znamy. Przeciążenie zgodnie z tym urządzeniem, G-meterem, który jest tutaj, czyli czujnikiem przeciążeń, to jest 0,7, czasem chwilami wchodzi na 0,8. O, teraz mieliśmy przez chwilę 0,8. Więc można przyjąć, że przeciążenie na tych oponach maksymalne to jest 0,8. Teraz parę słów może o samym torze. Przede wszystkim wrażenie robi to, że mamy tutaj absolutnie równą powierzchnię wody, jakkolwiek to zabrzmi. Tor jest równo nawodniony. Dzięki temu w każdym zakręcie ta przyczepność jest bardzo podobna. A to oczywiście ułatwia
testy. Ja tu jeszcze parę okrążeń zrobię dla swojej frajdy, natomiast my za chwilę widzimy się w drugim Golfie GTI wyposażonym w opony Atlas. Oj tak, jesteśmy już na oponach Atlas, dwa kółka za nami. Słuchajcie, to nie jest tak, że Continental wybrał najgorszą oponę na rynku, żeby pokazać, jak ich opona jest dobra. Tu chodzi o coś innego. Chodzi o to, że w takim miejscu jak Contidrome te opony rzeczywiście są badane i te oceny, które widzicie na etykietkach, są rzetelnie nadawane. Różnica jest taka, że Continental All Season Contact 2 ma ocenę B, wjeździe na mokrej, natomiast tutaj opony Atlas mają C, więc większość osób mogłoby pomyśleć, że między B i C różnica jest bardzo niewielka, natomiast różnica jest naprawdę duża i cieszę się, że mamy Golfy GTI z tym G-meterem, ponieważ jest to najlepsze urządzenie, które pokazuje po prostu różnicę. Na All Season 0,8 było stabilne, natomiast tutaj ciężko jest utrzymać więcej niż 0,6. To jest dłuższy zakręt, spróbujemy. Jak próbuję wcisnąć mocniej przy 0,6, to pojawia się pocisk podsterowny w tym przypadku. Każde przyhamowanie w zakręcie czy odjęcie gazu, tak jak teraz, powoduje pocisk nadsterowny, pomimo że w jednym i w drugim przypadku specjalnie włączyliśmy ESP, żeby te warunki były takie bardziej sterylne, bardziej równe, żeby mniejsze znaczenie miała praca kierowcy. No i różnica jest duża. Między innymi po to też robię przeglądy opon. Staram się dzielić z Wami również tym moim doświadczeniem motorsportowym, ponieważ nie wszystko, co jest na etykietach, w 100% charakteryzuje oponę. Właśnie szczególnie przy produktach azjatyckich, tych producentów, nazwijmy to nowych, którzy pojawiają się z atrakcyjnymi cenami na rynku, trzeba stosować bardzo dużą poprawkę na etykiety i absolutnie nie zestawiać ich z etykietami producentów wiodących. Podsumowanko. Słuchajcie, o tym już rozmawialiśmy, natomiast to, co chciałbym, żeby płynęło z tego, co nagraliśmy tutaj, żeby nie wierzyć w wszystkie etykiety, jakkolwiek to zabrzmi, a przynajmniej nie te, które pochodzą od firm, które jeszcze nie mają dużego doświadczenia w budowie opon. To, co znajdziecie na każdej etykiecie europejskiej, to jest głośność. I w takim miejscu jak to właśnie się bada, jaka jest głośność opony. Wiele osób myśli, że to, co jest podane na etykiecie, to jest głośność w środku. Natomiast ten proces byłby o tyle złożony, ponieważ no, każdy samochód jest inaczej wygłuszony. Więc to, co się podaje na etykietach, to jest głośność opony na zewnątrz. I w tym momencie jesteśmy w miejscu, gdzie opony się po prostu bada. Ten tor, który widzicie, ma certyfikat ISO. W tym miejscu są umieszczone dwa mikrofony, jeden po lewej, drugi po prawej stronie, który właśnie służy do badania głośności. Teraz mieliśmy pewną ciekawostkę, bo na jednym z aut była opona Premium Contact 6, natomiast na drugim samochodzie opona taka demonstracyjna, na pewno nie sklepowa. To, na co musieliśmy zwrócić uwagę, to nie sama głośność, która była podobna w dwóch przypadkach, tylko ta, jak szukam słowa, ale chyba intensywność, dokuczliwość. To będzie dobre słowo. Dokuczliwość dźwięku. I to, co często w moich przeglądach powtarzam, że bloczki bieżnika są różnie ponacinane, żeby dźwięk się nie nakładał, no to właśnie tutaj było dosyć dobrze widoczne. Jedna opona ponacinana bardzo symetrycznie, każdy odstęp taki sam, generowała dużo bardziej dotkliwy dźwięk niż właśnie Premium Contact 6. Moi drodzy, zaczęło opadać, a my przechodzimy do kolejnego testu, kolejnego bloku. Tym razem dwie kupry Born, jedna wyposażona w opony Eco Contact 6, druga Premium Contact 7. Jakiś czas temu wrzuciliśmy materiał odnośnie porównania charakteru opon również i Continental. I zobaczymy, jaki wpływ będzie miało na zużycie, w tym wypadku energii, właśnie użycie opon dedykowanych do samochodów elektrycznych. Bo pamiętajcie, że często jest tak, że w ramach
jednego koncernu możecie mieć różne opony w tym samym rozmiarze, w tej samej cenie, natomiast one dosyć mocno różnią się charakterem i o tym zawsze warto wspomnieć. No dobrze, zaczynamy w Cuprze Born, opony Premium Contact 7. Test polega na tym, że wykonujemy 3 okrążenia tego największego okręgu. 30 na godzinę, później 40 i 50. Porównamy, jakie będzie zużycie na Premium Contact i Eco Contact właśnie. Ciężko dyskutować z cyframi. Jeżeli chodzi o Premium Contact, mieliśmy zużycie na tym, w tych samych warunkach, tak samo jadąc 0,250 kWh. W tym wypadku jest 0,170, czyli mamy różnicę około 800 kWh. Dużo, niedużo, natomiast procentowo rzeczywiście w skali przebiegów, które się wykonuje, może to wpłynąć na to, że po prostu na tego typu oponach możemy dojechać dalej. Jednym z projektów Continentala jest tak zwana wizja zero. Chodzi o to, żeby ograniczyć do zera ilość wypadków i ograniczyć oczywiście ilość ofiar. Teraz będziemy mieli coś nowego. Te dwa samochody będą ze sobą się komunikowały. To jest projekt, który polega właśnie na tym, by wszystkie samochody, które pojawiają się na drodze, mogły ze sobą komunikować. Jeżeli będą się komunikować, to będą mogły również reagować na zagrożenia. Jak to będzie działać na ten moment, jeszcze nie wiem, ale na pewno za chwilę zobaczymy. Krótkie podsumowanie tego, co było. W skrócie proste i bystre, tak mi się wydaje. Po prostu na wyświetlaczu widzieliśmy informację z jednej strony, że jedzie za nami karetka. Golf symulował właśnie karetkę, więc mieliśmy dystans. To pomagało po prostu zwrócić na to uwagę. Czasem w niektórych samochodach dobrze wygłuszonych nie zawsze dużo wcześniej widzimy, że jakiś pojazd, który powinniśmy przepuścić, jedzie. Drugi przykład to po prostu samochód zepsuty przy drodze. Dostaliśmy ostrzeżenie, że takie auto stoi, zwolniliśmy, później automatycznie po minięciu się wyłączyło. W skrócie, właściwie można by było to zamontować w każdym samochodzie, zdecydowanie jest to użyteczne. Kolejny blok to sprawdzenie długości hamowania na różnie zużytych oponach. Na nowych, zużytych do 3 mm i ostatnie do wskaźnika TVI, czyli 1,6 mm. Ciekawostka, bo być może zastanawiacie się, skąd Continental w tym miejscu ma tak mocno i tak równo zużyte opony. Okazuje się, że do tego celu jest specjalna maszyna, która zużywa w sposób drogowy te opony. Chodzi o to, że nie jest to ścierane w żaden sposób, bo być może wtedy zwiększyłaby się temperatura, a w związku z tym mieszanka uległaby zmianie. Chodzi o to, żeby badać opony, które są w naturalny sposób zużyte. Ja już miałem kilkukrotnie okazję sprawdzania, jakie są różnice, więc pewnie się domyślam. Natomiast warto by było dodać też, że w tym momencie chyba się ze mną zgodzicie, że jeżeli oglądacie moje przeglądy opon, to te wysokości bieżnika są delikatnie niższe niż miało to miejsce kilka lat temu. Ale pamiętajcie również, że rozmiary opon urosły przez ten czas, więc jest tak, że rzeczywiście na niższym bieżniku jesteśmy w stanie zrobić więcej kilometrów niż miało to miejsce jakiś czas temu. Jesteśmy w samochodzie z nowymi oponami, 85 mniej więcej. O, mocne hamowanie, 26,17 m. Teraz mamy opony zużyte w połowie, około 3 mm. No dobrze, moi drodzy, mamy wyniki z drugiej sesji pomiarowej, średnio około 3 metrów. I teraz przechodzimy do opon, które są najbardziej zużyte. I tutaj pewnie ta różnica będzie większa. Jaka? Zobaczycie za chwilę. Teraz jesteśmy w aucie, w którym opony zużyte są do samych ograniczników. I obstawiamy masku jakoś. 50. Mieliśmy 26. No, zobaczymy.
Oj, zdecydowanie już trudniej jest ruszyć. To pierwsze hamowanie szczególnie było takie dużo gorsze. 40 metrów i 6, właściwie 7 dziesiątych. Podsumowanie. W tym momencie widzicie tablicę z naszymi wynikami całej grupy, natomiast warto by było też opowiedzieć o samych oponach. Nowe wyglądają oczywiście jak nowe, widać, że nie są w żaden sposób tutaj poząbkowane, działa to bardzo fajnie. Pokażę Wam coś, co moim zdaniem jest sukcesem Continental, czyli opona zużyta w połowie, 3 mm. Widać, że ten bieżnik jest dosyć mocno zużyty, bardzo blisko ograniczników, a odległość to tylko 3 metry więcej niż w przypadku zupełnie nowych opon. 3 metry to jest mniej więcej do słupka B. Więc uważam, że wielki szacun dla Continental, że jest w stanie utrzymać te parametry hamowania na mokrej nawierzchni przez praktycznie cały okres użytkowania opony. Dzień na Continidromie dobiega końca. Cieszę się, że po raz kolejny mogłem Wam pokazać miejsca, gdzie opony się testuje. Myślę, że jest tu całkiem sporo ciekawych tajemnic, ale przygody z Continentalem jeszcze nie kończymy, ponieważ moja czapka oznacza m.in., że opony Continental Premium Contact 7 sprawdzimy dla Was na torze Nürburgring. Myślę, że będzie ciekawie. Do zobaczenia niedługo.